Człowiek taki cały łoskosmany, jak się to grało na Śródsku. Ale jakby mu to powiedzieć, no miałem już iść do chaty. Ale kurczę, może jeszcze coś będziemy rzeźbić, no nie wiadomo. No Jarek pojechał, bo my mamy na tego świętego Marcina tutaj bardzo, bardzo dużo, kurde, jak się to go do zajął. Bo to tak, trzeba zapakować koniczka. Teraz za blisko mi się wydaje stoja. Trzeba zapakować koniczka do tego, do przyczepy. Zawieźć go do jakiejś szkoły albo przedszkola. Oni tam przeważnie na środku robią ognisko. Trzeba wziąć sztukmistrzyni, co się siednie na tego konia. Jedzie w kółko. Albo i w drugą stronę. Przeważnie z orkiestra jakoś tam grają. Trata, tata. To się też taki koń nie może się wystraszyć tego pierwieństwa, bo to jest jakby tam. I w tej szkole albo w przedszkolu te dzieci są, jakby to powiedzieć, śpiewają tam, nie? Laterne, o latarni śpiewają takie przeważnie, takie tego, nie? Pioseneczki i tak dalej. No i to trzeba po tych wszystkich szkołach jeździć i ogarniać to z tymi konikami, żeby oni tam te koń się 2-3 razy przeleci dookoła. No ale zawsze coś z tego jest, nie? I też jest reklama, bo tu nie tylko dorośli jeżdżą na tych koniach, ale też jeżdżą dzieciaki. Normalnie są szkółki takie i tak dalej, i tak dalej. No Jarek właśnie zapakował cała ekipa i pojechali, dlatego ta Ema tak smutno, nie? Ona myślała, że ją zaś na urlop wycisnął i tak, ale przeważnie ją bierę, do Polski ją nie bierę, bo to kurczę tego, ale tak normalnie to ten. No i co by tu powiedzieć jeszcze? Nie wiem, co tu będziemy robić teraz jeszcze. To klamorstwo jeszcze nie gotowe. Znaczy się to tam poskładane. Tu kawałek konia leży jeszcze. Jakiś kawałek. Nie wiem, skąd się to tu znalazło w ogóle. Także to jeszcze trochę trzeba porzeźbić, kurde, pomyśleć z tym. No te płyty trzeba by było szlifować, ale nie chce mi się szlifować, kurczę, dzisiaj, bo to kupa marasu, kupa tego wszystkiego. My to chyba będziemy na dworze robić. Bo tu w środku to jest tak, nawet jak jest odciąg pociągnięty i tak dalej, żeby te pieryńskie narzędzia, to wszystko leży jak u tego. Żeby te narzędzia już powiesić na ścianie, żeby tego pieryństwa nie szukać, bo to mamy po skrzynkach pochowane, byle kaj się, no do, kurde. Przedładuję jeden film do was, tam się ciśnie właśnie, kurde, ale ta kamera, to wszystko za... Nie jest dzisiaj zimno, jest ok, w piecu nie mamy odpolone, bo no nie ma czasu nawet w piecu odpolić. I tak to ta sprawa wygląda. Co by tu jeszcze robić? No te dupsy, żebym powycinął. Przed tą jazdą ciężarówką ta kamera się tam zesrała. Muszę ten drugi akku poszukać do niej. Jak nie, to powerbanka się zapodał i będzie w porządku. Na takie wyjazdy, na zewnętrzne, bo tu na kablu wisza. A też długo nie było używano, bo miałem przerwa i to może ten akku się nawet zesrał. Trzeba się w uchu poszkrobać. Patrzę, co tu Jarek właśnie przykombinował, takie wierto jakieś ciekawe tutaj Ja znalazłem dzisiaj, jak je odkryłem, taki kurde przedłużko jakoś tak do tego wiertła. To chyba było to, jak on wiercił w tych belkach długich. Tak, to musiało to być. No to takie dymowe wele, kurde, po 300 przeharatów. To tam setki otworów przejechał tym. Co by wam tu jeszcze opowiedzieć ciekawego? Kurczę, tu się nic ciekawego nie dzieje. No te dupsy by trzeba było tam szlifować, trochę może obszlifować, coś kurde, nie, no jakoś tak weny nie ma na razie. Film się jeszcze tam ładuje. Widzicie, u nas kurde często w filmach widać, że my pijemy piwo. Tak, my pijemy te piwo, ale to jest jedno, maksymalnie dwa na dzień. A jak się ktoś kurde nabucho na maksa i potem nie przyjdzie do roboty, no to jest ciśnienie.
I takiego czegoś nie możemy tolerować. Można się napić piwa, można wszystkiego, wszystko można zrobić, ale to musi być wszystko mieć ręce i nogi. Kurde. Nie da się nawalić i potem kurde ty, jakieś głupoty odpierdzielać. Normalnie tak na maszynach to się nie powinno robić po piwie, ale ja czasem jedne piwo to pija przez cały dzień. Ja nawet zapomniał, że je otwarł, kurde. I tak to jest. No z tym kurde autem to tam, z tą ciężarówką to tak. A potem, żeby się dopiero kapnął, bo ja miałem ta kamera postawioną i tam był ten popierdółek i w tym miejscu, kiedy tam kurde to dmuchało, to mi ta kamera była przy szybie tak postawiona i tam nie chciało się kurde za bardzo tam nadmuchać na ta szyba. Wszystko zaparowane, a i tak się akuś zajechał do koniec. To nawet się tym, nawet się tak dobrze stało. Co by tu jeszcze kurde bym pokazał za ciekawostki kurde. My tu jeszcze wyrzeźbili dużo innych rzeczy, co już w ogóle zapomniał o tym wszystkim. Bo to jest, co chwila się coś nowego dzieje, ale to my czymś, zaczniemy czymś tego i dlatego tak po tym jest. Robimy takie kurcze składumy, to i potem już nie wiadomo jak to było. Ktoś przyjdzie, ktoś się coś weźmie, czasem dzieci tu przylatują tam i się coś wezmą, jakieś łożysko, żeby się pokręcić i już się straci i nie ma. Ale i tak idziemy pomału ze wszystkim do przodu i tak jest dobrze i tak powinno być. No. Tu my mieli takie płyty, kurczę, nie wiem czy to będzie widać, teraz pierwieństwo, muszę dojno przekręcić wam. No, bo tu są normalne długości, ta woda mineralna to Jarek pije, bo on ma kurde, chyba coś z nerkami, że tak woda pije, kurde. To trzeba szlifować, te takie te smarki, to jest chyba taki olej trochę nalony, to się przeszlifuje i teraz tak, o to wam opowiem, bo to jest też ciekawa rzecz, kurde, to jest... Mistrzostwo świata, jadymy z tą kamerą. Aha, no i tu były te deski już nie starczyły, to takie krótsze są, ale na tym French Glidzie to tam jeszcze zapakujemy coś na dole. I to jest fajne, bo to można przekładać i przecudować. Tu jeszcze mamy jakoś taką szczelina, tam idzie coś pakować. I tak dalej, i tak dalej. Tu jest to w ogóle ta przykładnica do tego. Ja wam na to muszę pokazać, jak my to zrobili w ogóle. Bo to jest, mi się wydaje... O, tak coś będzie tu w tym rodzaju. No się muszę to przeklipnąć, żeby widzieć, czy mnie widać. Żeby te listy na ścianie po tym dobrze przykręcić, żeby one miały takie same odstępy. Musieliśmy zrobić taką przykładnicę. Taki popierdółek. I wtedy jak jedna listwa jest zawieszona, obojętnie którą, to ta przykładnica jest na niej zawieszona, wtedy można, bo listy jak się kupuje nowe, jeszcze się je tnie, one dostaną wilgoci i się potem robią bumerangi. Żeby tego nie było, to trzeba do jednej przykładnicy ją przykręcić strugami i potem można dopasować do tego drugiego kawałka ta następna listwa, żeby wszędzie były takie same odstępy, że to można kurde z góry na dół przestawiać, także zrobiliśmy taki kurde przyrząd do tego, bo to jeszcze na inne ścianie, tam też jeszcze będziemy kombinować. Na ścianie, gdzie może przyjdzie frezarka, ale to jeszcze nie wiadomo, bo teraz jeszcze jest akcja. Zamówiony jest stół, bo do tej dużej wiertarki, nie? Zamówiony jest stół, że to ma śmigać. Do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest taka akcja. Ten stół cholernik waży 200 kilo i już jest prawie załatwiony, bo to telefon, ja nie wiem, teraz jakim się widziałem, ale oni już pojechali, to już nie gadaliśmy. I ten. I chodzi o przesuwny stół, tak jak do frezary jest, żeby go na ta wiertarka zapakować do góry i madło i wtedy można szlifować. Albo toczyć, szlifować. Szlifować też by szło, szlifować można frezować, o frezowaniu była gotka. Jest miejsce na frezarkę. Jak się jakoś taką fajnisto może przykombinuje, nie drogo, nie tego, to może się coś tam wymyśli jeszcze jakoś, żeby była frezarka z prawdziwego zdarzenia. Ale w gardle mi zaschło, muszę się szlupnąć. Także takie są plany. Jak będzie ten stół przesuwny, to już można ten, on chyba ma 1,20 m na 250 czy na 300. 200 kilo to gówno waży. I teraz jest problem, jeden już tam ogarniał te tematy. Miał zadzwonić, dać numer do tego gościa, co to chce sprzedać, bo to jest używany.
ale z tego co na fotkach było widać w dobrym stanie. I teraz ja chyba pojadę Golfem, bo te drugie auto jest potrzebne, żeby kurde te konie tam wozić po tych wszystkich świętych Marcinach. Muszę jakoś płyta tam z tyłu siedzenia się klapnie i to tylko samemu 200 kg tam zapakować, to tak bieda będzie. Jak tam będzie jakiś gość pakowny, to mi pomoże to tam wpakować do środka. I ten, najlepiej by było tak 4 chłopa po 50 kg na jednego i byśmy to tam wpakowali do tego auta. Wyciągnąć to już jest bez problemu, to się potem wychrato. Jak nie, to zostawimy, aż zgnije ten Golf, to same wyleci przez dno. Tak też może być, bo jak nie będzie mocy, żeby to wyciągnąć, to nigdy nie wiadomo. No i w każdym bądź razie tak to wygląda, no. Tu się dzieje, no dużo rzeczy się dzieje. Wczoraj była akcja, kurde, kupowałem tam, kurde, jeszcze różne popierdółki. Ten film 200 właśnie ma być z tym nakręcony, po części tam jest, po części nie ma. Także tam też jakieś kombinacje z tym jeszcze będą. Temat szyszki, eksperyment szyszki. Ja już to wiem, że tam się coś dzieje w tym, ale jeszcze wam nie powiem, co się tam dzieje. To dopiero trzeba, bo to nie jest tak pokazać. Jak ja wam to pokażę, to będzie kurde paskudnie. To musi trzeba jakoś tam od tyłu podświetlić i tak dalej, żeby to było widać, co się z tego robi. No, ten pomysł tak był na szybko i to też nie było dobrze przemyślane, bo normalnie to można wziąć tak, wiadro, wpakować tam szyszki, zalać to wodą, jakiś dekel do góry i by było ok. I potem jest tak, bo to jest następne, kurde, się te pomysły dopiero się robią podczas jazdy autem na przykład. I potem jest tak ta sprawa wygląda. I potem można dopiero se do słoików ponalewać, nie? Różne ilości tego i rozcieńczyć to po prostu wodą, zamieszać to i tym. Ale farbowanie, takie cudowanie, to jeszcze będzie, a tam jeszcze się, kurde, tu jeszcze się kręcą różne takie ciekawe, kurde, wam powiem. Nie aż to ciekawi, czy to tak wszystko wyklamoci. A co dopiero, kurde, ten. Dobra, no co tu kurczę jeszcze robić? No, film się jeszcze klamoci tam jeden, już zaśpiew pisze do mnie. Jezus Maria. Ja tego nie ogarnę. Najgorsze jest to, że kurde, ja jeszcze mam. Bo mam systemy w kompach po niemiecku, kurde. I ta czcionka jest też po niemiecku. W tym. Jacek zaś ty coś odpowiada, kurde. Jacek, musimy się go obejrzeć, tego Jacka. Co on tam nam pisze ciekawego? Patrzcie, no na tego Jacka troszkę. Nie wiem, czy tam coś będzie widać w tej pierwszej. Już da tam obejrzeć. Teraz ocieplamy sufit i będą. Ja tu ładuję film, kurde, właśnie. Teraz ocieplamy sufit i będą ściany. Jak będą kaloryfery, można będzie spać. W przyszłym roku wykończenie na zewnątrz. Spróbuj przepis ciasta. Pychotka polecam. Aha, no Jacku, muszę ci powiedzieć, że ja się tak, kurde, lubię pojeść, nie? Ja się tam nie dam oszukać, kurde, ja tam na ciasteczko się to tam też zjem. Problem jest tylko polega na tym, że ja bym to musiał jeszcze samemu piec. Ja tam się nie boję, kurde, piec, ja tam wiem, jak mikser wygląda, jak się te ciasto zamieszą, bo jak mama... Jak ja był mały, a mama tam robiła, to ja tam zawsze palucha wsadził i się tam na te ciasta różne takie, kurcze, ogarniałem to, żeby się, kurde, wzmocnić, jakby to powiedzieć, ale kulinarnie to ja chyba bym nie będę już czegoś pokazywał. Ja bym mogła pokazać, jak się, kurde, otwiero flaczki, słoik z flaczkami, wlewa się do garnka i się to zagrzeje się i, bo, no nie, ja nie mam na to czasu takie coś, a chętnie bym się tym zajął, bo to jest naprawdę w kuchni robota, jak samemu się robi do siebie i tak dalej, to jest przyjemna sprawa, kurde. Ładne zapachy i tak dalej. W drewnie też jest ładnie robić, bo w drewnie jest przyjemnie, kurde, zapach tego drewna, te szyszki. I jak ja to tam, kurde, te słoik odkręcił i powąchał, to tak lasem pachnie, to piękne, kurde, jest. To wszystko jest,
to są fajne rzeczy, człowiek by się chciał tym zająć, tylko na to nie ma czasu. A takie haratanie w tym metalu i w tym wszystkim, to wiadomo, to śmierdzi z tej kątówki, jak się to obcino i tak dalej, i to, i sio, i sro. Różne takie popierdółki to są. Ten kurz jest niezdrowy i tak dalej, maska, człowiekowi się też nie chce co chwila w tej masce lotać, nie? Tak, ta piła tutaj, to co ja toczyłem przed chwilą, to klamorstwo, przed chwilą, to już nie było chwila, tylko to już było trochę czasu temu. Ciekawe, no jest ta pierona w ogóle tutaj. Tu jest taka maska z tyłu, już tu do cięcia, do tego, nie? Ale komu się to chce, jak w takiej masce, to ja nie mogę godać do was. I to jest ten, a jeszcze mi każdy przyjdzie przeszkadzać, albo to, albo coś to, albo chcą, albo... I takie życie jest. No, tu jest ten klin do Jarka, ale ja tu ta sprężyna i tak zapadł, bo na nie będzie wiedział kiedy. Haha, będzie ten klin ze sobą nosił, jak będzie chciał wleć, to musi się drzwi zaklinować. Teraz się znalazł. O ospawaniu jeszcze, kurde, bo tu normalnie to też powinno być dużo o ospawaniu, ale no nie ma, kurcze, jak to ogarnąć wszystko. No nie ma. Tu mamy, kurde, taki fajny przyrządzik, kurde, do spawania. Jest, tylko ja go nie widzę tutaj też, jaka kraina to jest. O, tam stoi ten pieren. Tu stoi. To klamorstwo nie, bo to jest pod moja dupa, żeby mi się miękko siedziało. Nie? W Polsce to chyba tikna to wydają. Tu to się nazywa WIG. Poro WIG 171GW. Invert. Także to na razie tam stoi se w kącie. No argon by był, wszystko tego, ale kurczę, akurat no nie można się wszystkim naraz zajmować, bo to idzie ogłupieć. Także spróbujemy pomalućku spróbujemy to wszystko jakoś ogarnąć. Przepis ciasta, piechota. Jacku, ja te ciasto to ja się na pewno zrobię takie. To ciasto ja się na pewno zrobię, tylko ja, kurczę, w tym momencie jak przestanę, jak ja tak planuję, żeby rzucić te papierosy od stycznia, bo jeszcze do stycznia będą jakieś tam popierdółki, a potem tak od stycznia, od pierwszego może na Sylwestra walna, to ja już 10 lat, kurde, nie paliłem, także już potrafiłem właśnie tak, kurde, jak Sylwester był, cak, będą na drugi dzień jarem w nowym roku i tak też było. I 10 lat była przerwa, a potem zaś się inne rzeczy działy. Szkoda o tym w ogóle gadać. I tego. Także to jest. Wszystko jest do ogarnięcia. Wszystko tego, tylko pomalutku. Bo my tu. Bo normalnie to jest albo kanał o spawaniu, albo kanał o toczeniu, albo kanał o tym. Są też takie majstry, co wszystko tam robią i tak dalej. Są dużo jest takich, bo jak ktoś umie kawałek, kurde, metalu obciąć, to obetnie i kawałek drewna. To nie jest większy problem. Nie? Ale to już na pewno nie obetnie tego tak jak, kurde, taki stolarz, co zapierdziela to dziennie, nie? Bo to też jest różnica jeszcze, nie? Znacie na tych gatunkach drewna, ja tam te podstawowe to znam. Ja wiem, jak dębina wygląda, jak buczyna wygląda, sosna od ćwierku też umiała odróżnić. Ale takich fachowych spraw, kurde, o tam o drewnie, to ja wam tam za dużo też nie powiem, chyba że się doszkola w tym czasie. Jakby dam ją na to czas, ale ja nie mam czasu, ja kręca, jeżdża, tocza. Spawą, kurczę, no to się wszystko, to jest nie do ogarnięcia ten temat. Także taką małą spowiedź dzisiaj, kurde, mam tu za płodą, bo weny nie ma do roboty, na razie jakoś tak wszystko, kurde, tym. I, ale trzeba coś, kurde, przynajmniej porozmawiać. Dobra, no to trzymajcie się. Ta szlifierka taką na razie wywalimy na dwór, bo dopóki te odciągi, te wszystkie popierdółki nie są zapodane, to robimy to na razie na dworze.
było takie, kurde, trochę półokrągłe już z tego krzesła, to nie jest idealne. To nie, ja wiem, że można się nad tym rzeźbić i cudować i tak dalej, ale to nie ma większego znaczenia. Bo jak się wjedzie 2-3 razy, kurde, w piła, to i tak jest tym. Tak jeszcze zrobimy 4, właśnie wycięte już są i to będzie dobre. Żeby tylko w ręce trzymać i popychać te. To też nie może być za grube, to jest, ja to tak zostawił, teraz to jest, powiedzmy, jak to na pół przeciąłem, to może jakieś, ja nie wiem. Zaraz wam powiem dokładnie. A, dokładnie co to ma. 7 mm. 7, 8, 7 i 9, 7 i 9 mm. No. Także na razie szlifujemy najgorszy maraz, żeby był, kurde, na dworze, bo tak to, kurde, nie szłoby ten, nie szłoby wytrzymać. Co tu jeszcze, kurczę, o czym tu jeszcze gadać? Teraz mi się jeszcze przypomniała jedna sprawa, co chciałem powiedzieć. Zacząłem o tym gadać w tamtym filmie, ale się, kurde, tu musimy pojechać teraz kamerą do tego, do tej dziury. O. Bo taka skleroza to jest. Zacząłem gadać w tamtym filmie o czymś, a potem przerwałem. Ale to też może być ciekawe nawet. I teraz tak. Bo w ogóle się kiedyś to się zajmowałem w starych czasach, dobrych czasach komputerami. Naprawa komputerów i takie różne pierdoły, laptopy. Potem jak już te tableciki wyszły, to już za małe, za cienkie, to już mi się nie chciało. Ale zajmowałem się komputerami ogólnie. I hard i software, nie? I ogarniałem jednemu gościowi takiego, bo tam miał, kurczę, no masakracja różnych komputerów tam miał. No, tak naciśnione, bo on żył tu w Niemczech i chciał się wynieść kiedyś tam, kurde, z tym wszystkim do Polski. A systemy miał pozakładane i zawsze jakoś klątwa na nim się działa, zawsze mu tam coś nie indyczyło, nie? I stwierdził gościu, że musi kogoś mieć, kto mu to po polsku się, żeby się umiał z nim porozumieć, bo tak po niemiecku za bardzo nie, chociaż tu długo siedział, żeby zapakować mu to tam wszystko, żeby mu to tam wszystko grało przez następne 20 lat. A tak się nie da, bo to trzeba aktualizować, to tamto, każdy kto mu kumpa, ten wie. W każdym bądź razie byłem u niego, tam, że mu to rzeźbił cudowo, on tam te dyski przekładał, kurde, jakieś tam kombinacje, no, śmiertelne. I dobra. I potem na sam koniec mi powiedział, się mnie spytał, czy on nie chce olej, bo on jest na diecie, kodo, że teraz jest na diecie, że oni mają tam z żoną jakoś tam dieta mają i tak dalej. I czy nie potrzebuje oleju, a miał tam takie paczki, które muszę do tyłu inąć, takie paczki, kartony i pełno tego oleju było nastawiane. Jak mi ktoś daje za darmo, to ja biorę, obojętnie, nie? Olej chodzi o jadalny, żeby normalnie placki się upiec na tym, czy coś. Ja mówię, dobra, bierzemy, kurde, olej, to się zawsze przyjdę, do byle czego, to nawet, kurde, śrubki zalać olejem, żeby nie zardzewiały, nie? I ten. I co się okazało, że skubanie zarówno po korze. Jest tu to widać, to pierwsze na to dnie coś nie widać. Ja tam wziąłem, nie wiem, z 2-3 palety tego oleju. Taki był dobry, tak mnie chciał tym olejem nakarmić. Ale ja wszystko biorę. U mnie się nic nie zmarnuje. Ja potem skenuję to, nie? I patrzę na tu, na data. Tu jest tako nabito, nie wiem czy to będzie widać. Że ten olej do 2015 był tylko ważny do konsumpcji, nie? Ja sobie myślę, ty skubańcu, on to na pewno wiedział, on mnie chciał tylko w konia zrobić, ale on myśli, że on mnie w konia zrobił, ale ja już na ten olej już miałem ten. My go lejemy, bo to jest normalny słonecznikowy olej, nie?
I tak, se myślę, że mnie tak trochę tego, że się taki, te, a jego se myśla, nie, dobra, ja to biera, nic nie gotowałem i ty. I my ten olej tak, lejemy do piły motorowej, do smarowania łańcucha. To jest bio, no to przecież się kurde nic nie tym, jak się drzewo owocowe żnie, tnie. To można go zastosować. To jest pierwsze zastosowanie. Na działce cały płot, bo to drewniany był, też został pomalowany tym olejem. I jeszcze mi zostało tego oleju, nie wiem, ile to jest, kurde, litr. To mi zostało chyba z 20 litrów, to nie ma żadnego problemu, bo to do farbowania, nie do farbowania, tylko do nasączania drewna się nadaje. Kiedyś jak miałem busa, normalnie to bym go do busa wlał. Żeby to był rzepakowy, to go wleja do busa i bym tego spolął i go nie ma. Bo tam był silnik, go wszystko polał. W każdym bądź razie stary olej też jeszcze można wykorzystać. Przecież to jest fajny, czysty. Ktoś do mnie dzwoni teraz. No kto może do mnie dzwonić? No, dzwonił i się wyłączył. Hehe, ty. Dzwonimy do niego na azot. Także gotka o starym oleju, kurde, dzisiaj jest. Ale my go wykorzystamy. To nawet szpadla czy grabie na ten. Słuchaj mnie. Ja o starym oleju właśnie tu gadam. Szpadla czy grabie nasmarować z tym starym olejem, to się zawsze przyjdą. Co się dzieje, opowiadaj. Bo dzwoniłeś do mnie przed chwilą. I co? Nie odrzuciłem cię, tylko nie zdążyłem otworzyć. A ciężarówka wulo, ona dobrze szła. Na mamulce wszystko tego, bo ona po przeglądzie była. Także tam kurde wszystko jest gitara. Nie, dobrze wszystko szło, tylko kurde wiesz co tam było? Ten nadmuch na ta przednia szyba, kurde. Coś mi to tam nie chciało gramocić, a jeszcze miałem kamerę postawioną w tych rowkach. Trochę to nam zasłaniało i gra. Nie, ale tak normalnie wszystko było ok. Ale trzeba jeździć tym też trochę, nie? A gdzie ty w ogóle teraz jesteś? Ema tu się przyszła o ciebie pytać. Na Szlibuszu jesteś. Ona tak osób. Aha. Aha. A my tym, bo ona to taka smutna, ja go do mnie, Jarek przyjedzie, ona zamyślała, żeś na urlop wycisnął. No. Nie no, ładuję ten film jeszcze, tam jeden, to chyba ten ostatni już co na razie będzie. I opowiadam o różnych pierdołach, ale tu już nie ma o czym gadać, bo to wszystko jest kurde prawie ogarnięte. French Glit, dypsy, że poprzecinał 4 sztuki, trzeba się oszlifuje. Ktoś tam teraz bagr tym jeździ, szyferem. Ale to chyba ty. No, on na pewno tam gazuje. Nie uśrutowałeś im zboża. I teraz co się stanie? No przecież on to robił. Mógł to uśrutować pieroństwa moja. No i teraz jeszcze by dał jako śrutownik, jako młynarz by narobił. Ja już tu gadam, ja tu już rzeźbia tocza, pleca, kosze z wikliny, kurde i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze rakietą na księżyc, że nie polecił, ale to też jeszcze może być, nie wiadomo. Oh. Dobra. A to są dwa rodzaje, nie? Czy jest no jeden rodzaj? Ja teraz nie wiem jaki do jakiego. Jęczmień jest w róży, a owiec? Trzy wiaderka jęczmienia. Czy do góry tam trzeba iść? Aha, tam jest. Dobra, ja się go spytam, czy on to kurde już robił. Jak robił, to będzie to robił. A jak nie, no to ja to jakoś wykombinuję. Trzy wiaderka jęczmienia, a tego drugiego? Cztery. A nie może być trzy? Do brązowej gdzie co, jęczmień?
jęczmień do brązowej beczki. Dobra, jakoś to tam pomyślimy. Dobra, nara. I to taka robota, widzicie. Jak jednego nie ma, co to kurde miałby ogarniać, to potem tak jest, takowo studa. A ja już się chciał do domu jechać poleżeć. Nie poleżeć, bo ja nigdy nie leżę. Tylko chciałem te filmy kurde poprzycinać, bo jest dużo kurde narobionego materiału i to trzeba wszystko ogarnąć teraz. Jako młynarz jeszcze by darobił tu. Dobra, żegnam się i idę mloć. No i trochę szczęścia trzeba w życiu mieć. Ema, ty będziesz dzisiaj na filmie. Aha. Tamtym się zno na tej maszynie, umi to pomloć. To ja się już nie muszę tym zajmować, to jestem spokojniejszy. Także on to tam ogarnie. Dobra, to już nie muszę mloć. Teraz się mogę z pieskiem pobawić. Chodzi no tu do mnie. No nie ma Jarka, ale on przyjdzie, nie ma cię, przyjdzie. Przyjdzie. Na mnie tu pilnuje, żeby mi krzywdę nie zrobił, nie? Co? No. Patrz tu do kamery, tu musisz patrzeć do kamery. Chcesz iść raus? No to kom, kom. Dobra, gotka o starym oleju była jeszcze, kurde, i teraz widzę, że się film już tu władował jeden do was. I go tu, kurde, puszczymy. Niech ciśnie w świat. I teraz ja muszę, kurde, bo ja też zacząłem godać, nie wiem, czy skończyłem. Ja mam, kurde, czcionka po niemiecku nastawioną, bo jak się dokumenty pisze i pierdoły, to trzeba wszystko po niemiecku pisać. A te si, ci, 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 i ci, 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 i u zamknięte, to ja się otwieram taką stronę i tam normalnie to wbiją, caki maki, łyb myszką też można zasuwać, to też fajnie. I tego, i jakby to powiedzieć, potem dobieraj no kopiuję i wrzucą tam do tych filmów, bo tak to kurczę typ. I wiem, że idzie nastawić się, kurde, że w systemie się dwie czcionki idzie nastawić, ale to jest za dużo klamorzenia, kurde, to jest takie, potem za coś otworzy, to się mi w innym języku otworzy i to jest to, takie jest nie po mojemu, jakby to powiedzieć. Tak w tym sposobem na razie jada i kurde, na razie tam za wielkich byków gramatycznych chyba nie było. A jak są, to sorry, bo kurde, no człowiek za długo siedzi za granicą, także kurczę, no zapomina się. Tak to jest.